Siemano wszystkim, z tej strony Sato HD. Dzisiaj chciałbym przedstawić moją nową serię pod tytułem Let's Play Minecraft. Tak jest, gram na game modzie Survival w More World Options. Nawet nie wchodzę, wiem, że są włączone wioski oraz dungeony i tym podobne. No i cóż, więcej wspominając, zacznijmy, czyli 3, 2, 1, Creative New World. Jak widać, generuje nam się nowy świat. Przy was to generuje, tak, żadnych, jakby to powiedzieć, udogodnień w stylu wiem gdzie co jest lub coś mam wybudowane. Nie będzie. Wszystko będę tworzył na waszych oczach. Myślę tylko, że zdobywanie różnego rodzaju zaopatrzenia typu drewno lub... O, trzcina. Nie, trzcina, przesadziłem. To chodzi mi ogólnie, że praktycznie wszystko będę robił na waszych oczach. Oprócz wydobywania surowców chyba. Tak, bo to jest nudne jednak. No cóż, więcej mówiąc, zacznijmy ścinać drewno. Tak, drewno w tej grze jest bardzo potrzebne. Na pewno wiecie, oglądaliście niejednego survivala, na przykład JJ'a lub... Nie, nie wiem. Ja nie wiem, chcecie obejrzeć ten survivala innych graczy. Jak nie chcecie, nie oglądajcie mojego, no prosta sprawa. Ja po prostu was zapraszam do oglądania. To jak to ocenicie, to już jest wasza rola. Ja będę się do tego przychylał. Jeżeli powiecie, że coś źle robię, ja to będę poprawiał. To jest chyba wszystko tematem wstępu. No co, już zacznijmy grę. Aha, i gram na wersji, tak, tu większość graczy się oburzy, pirackiej, tak, wow, gra na wersji pirackiej. Ale no niestety czekam za wersją pudełkową, ponieważ mam przykre doświadczenia z Steama. Ostatnio kupiłem sobie oryginalnego Skyrima i niestety nie mogłem go zainstalować. Dlaczego? Bo serwer był przeciążony. Chociaż mam go w pudełku, leży na półce tak zwanej i no niestety nie mogłem przez dłuższy czas z niego korzystać, bo co? Bo serwer był przeciążony, co troszeczkę mnie zniesmaczyło do gier kupowanych przez internet. Nie wiem, wyrażacie własne zdanie na ten temat, ja tylko trzymam się swojego zdania. No i cóż, zapraszam do oglądania. Tak, jak już widać, tereny pustynne, to mi się podoba, to lubię. Wilki, a ludzie narzekają na to, że wilków nie mają. Pierwsza plansza, pierwsze sekundy gier i już jest wilk. Dobra, no zobaczymy co tam jeszcze znajdziemy ciekawego. Wow, a to? Co to jest? Tuż to lawa na powierzchni i wioska? Takiego szczęścia to nawet się nie spodziewałem. No dobra, zabiłem parę owieczek po to, by zrobić łóżeczko i spać w nocy, bo jak każdy dobry survivalista, przetrwaniowiec, nie, źle to brzmi, chodzi o to, gracz Minecrafta wie, w nocy najlepiej się co robi? Śpi! Przecież nie będziemy chodzić i zbierać po polanie kwiatków. No cóż. Och, kurde, długo się zabijaję. Jeszcze jedna tylko owieczka, trzy wełny mi wystarczy. Jak wiadomo, z zabicia owcy wylatuje od zera do jednej wełny. Zapewne większość z was to wie, jeżeli ktoś nie wie, no to się właśnie dowiedział. No i cóż. No kurde, no co jest z tymi owcami? Trochę nasion się zebrało już. I co jest? Jest, dobrze. Chodź tu, jest wełna. Jest. No cóż, teraz zbierzemy trochę pszenicy po to, by zrobić chlebek. No, kradniemy trochę naszych sąsiadów z wioski. No, to się nadaje. To się nadaje. To. O kurde, gdzie tam wpadasz? Chodź tu. Dobra, to się nadaje. Jak widać, to. Tak jest, wszystko mamy. 17 nasion. Niezłe pole zrobimy. No dobra, teraz szukamy naszej kwa...
kwatery na zamieszkanie, nie wiem gdzie to będzie, jak widać jesteśmy w wiosce, wioska jest po lekkim nalocie dywanowym. Jak ktoś nie wie co to jest, niech sobie wpisze w Google, znajdzie. No ale no, tak jak wspominałem, znaczy na pewno nie wspominałem, wioska mnie nie satysfakcjonuje, szukamy jakichś innych dóbr minecraftowych, typu góry, jakieś wąwozy, lub też morze, oceany, cholera wie co jeszcze innego. No. Ja osobiście preferuję krainy, gdzie są, które są górzyste oraz posiadające, tak, posiadające morze. Także no, byłbym wdzięczny, jakbym znalazł jakąś miejscówkę przy górach, która będzie miała, załóżmy, która będzie miała dostęp do jakiegoś basenu morskiego, oceanicznego lub cholera wie jakiego. Dobra, szukamy dalej. Piasek, piasek, sam jest, sam piasek widzę przed sobą, nic ciekawego nie ma. Aha, no jakby to powiedzieć, to nie jest moja pierwsza seria. Moja pierwsza seria została nakręcona na kanale Rinkuzu. Niestety musiałem porzucić ten kanał z przyczyn, powiedzmy sobie, to są przyczyny z archiwum X, nie możecie o nich wiedzieć. Ale cóż, jak ktoś chce, to niech sobie obejrzy ten mój kanał, lecz ja na niego już nie będę nic wstawiał. No i zapraszam do oglądania tego kanału, jeżeli ktoś ma, wyraża taką ochotę, chęć oglądania. Jak słyszeliście pewnie, huki petard, tak, nagrywam to w Sylwestra. Dlatego też składam wam najlepsze życzenia na nowy rok, żeby wam się wszystko co chcecie spełniło. Nie wiem czego mam wam życzyć, bo kurczę, każdego z osobna nie znam i chciałbym poznać, ale oczywiście to jest niemożliwe. Wszystkiego najlepszego na ten nowy rok, żeby wam się wszystkie marzenia, które chcecie, pospełniały. A tymczasem wracamy do naszego Minecrafta. Niestety nie mogę znaleźć żadnej góry, która by mnie usatysfakcjonowała. Dlatego, no nie wiem, nie wiem co zrobię, nie wiem. Aha, i chciałbym jeszcze powiedzieć z góry, to będzie taki informacyjny właściwie pierwszy film, że będę nagrywał odcinki mniej więcej 20-minutowe. Jak to się uda, jak to wyjdzie, tego nie wiem. Mam nadzieję, że dotrzymam mojej obietnicy wam danej, tak to nazwie, chociaż ta obietnicą na pewno nie jest. No i co? I nie wiem, kiedy odcinki będą się pojawiały, najczęściej tak jak się da, ale czy... Oj, 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 wilk, nie, wilku, przestań, cholera. Kurde, przestań, wilku. No i dwa wilki, źle, bardzo źle. No i cóż, chyba, no nie chcę, żeby ten pierwszy mój odcinek był totalnym failem. Tak, jest to totalnym failem, ja. No ale cóż. Zapewne teraz się ze mnie śmiecie. Ja w rozpaczy patrzę na ten monitor. Łezka aż mi się kręci. Ale to nic. Jeszcze raz zaczniemy, jeszcze raz przetrwamy i jeszcze raz zbudujemy mój świat w Minecrafcie. Jak chcecie, możecie mi podsyłać w komentarzach różnego rodzaju podpowiedzi, co chcecie zobaczyć. Ja spróbuję to wybudować. A teraz powolutku, nie wiem ile już się nakręciło, mam nadzieję, że niezbyt długo, ponieważ chociaż tą pierwszą noc chcę wam pokazać jak przetrwać. Wełny nie mam, nic nie mam, cholera, wszystko straciłem. No to co, no to zaczynamy od nowa, idziemy w innym kierunku. Zobaczymy gdzie słońce zachodzi, to pójdziemy na wschód, tak, yeah. Wschodzik, gdzie jest wschodzik? Tam słońce wchodzi, więc, znaczy zachodzi, także tu gdzieś jest wschód. Jeszcze raz spojrzymy w niebo. Tam jest wschód. No to idź, kierujemy się na wschód. Ale chyba na wschód już się kierowałem. No to idziemy na... w innym kierunku. Mój błąd był, że zaczepiłem te wilki.
Tak, nie piszcie mi w komentarzach, bo to będzie niepotrzebny spam. Aj! Spam spamem, a ja znowu zleciałem. Najważniejsze jest to, żeby przetrwać pierwszą noc. Co ja robię? Cholera. Chciałem craft table postawić, a zapomniałem, że craft table nie mam. A więc... 1, 2, 3 and 4. Trochę tego drewna przerobimy. 24 nie są potrzebne aż tyle. No i dobra, kilof musi być i łopata. Wszystko jest. Teraz co jeszcze? Siekiera i dwa miecze. Miecze to podstawa w tej grze. Jeżeli ktoś nie grał, nie wie, to informuję. Okej. Craft table jest. O, jest inna jakaś tutaj. Maleńka pustynia. Pustynia pustynią, a zmrok nadchodzi. Tak, wiem. Wiem, jak to zrobię. Wiem, już mam pomysł. Odcinki będą kręcone od świtu do zmierzchu. Więc teraz kopiemy sobie jamkę. Cholera, łopatę mam przecież. Jamkę sobie kopiemy. Tylko najgorsze jest to, że nie mam... Gdzieś siekiera. Siekiera to jest. Zrobimy sobie węgiel. Wągiel, jak to woli. Mocnij się szybciej. Dobra, no to jeszcze ostatnie. Nie, dalej już nie będę ryzykował. I idziemy spać. Spać. Dla was spać, dla mnie przerwa w odcinkach, ponieważ jako tako niestety nie mam piecyka ani nic i będę musiał jakoś przetrwać do świtu. Więc ja się z wami żegnam. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Jeżeli się spodobała moja seria, chociaż to jest niemożliwe, żebyście teraz już oceniali ją, bo jeszcze nic za niej nie ma, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Pamiętajcie, oglądacie kanał Sato HD. Ja się z wami żegnam. Siema na rapa.